tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak ważna, naprawdę bardzo ważna jest prawidłowa kwalifikacja zdrowotna kandydata na kierowcę zawodowego. I każdy kompromis w tej materii powoduje, że możesz zainwestować spore pieniążki i nawet uzyskać wyższą kategorię prawa jazdy, czy wyższe kategorie prawa jazdy i nie móc jeździć dalej zawodowo. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od maila mojego czytelnika, który prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, przeszedł wyjątkowo pobieżne badania wzroku przed kursem na prawo jazdy na ciężarówkę. No i nie tylko. Witam, piszę do Ciebie odnośnie mojego problemu. Otóż mam 24 lata, posiadam kategorię A, B, C. No, w tym roku zapisałem się na E plus kod 95. Przeszedłem badania psychologiczne, a teraz się zaczęło. Z racji tego, że jestem osobą odpowiedzialną, zapisałem się prywatnie do lekarza okulisty na kontrolę i wyszło, że nie widzę 3D. 3D to jest widzenie przestrzenne. No, skupiając wzrok widziałem, natomiast lekarz zapisał mi okulary, tak zwane pryzmaty 2 na każde oko. Mówił, że może to coś pomoże. No ale podobno u mnie wada jest spowodowana niedotlenieniem mózgu podczas porodu, który się przedłużył do około 20 minut. No wiem to z opowiadań matki. Mam zeza minus 2 na lewym oku. No i czy faktycznie moje niewidzenie jest tym spowodowane? Jak to jest z tym niedotlenieniem? No, wyczytałem też w internecie, że widzenie obuoczne tworzy się w mózgu w pierwszych tygodniach ciąży, więc co ma niedotlenienie z niewidzeniem? No, nie za bardzo w pierwszych tygodniach ciąży się to widzenie przestrzenne tworzy, bo to już moja uwaga, bo że tak powiem, płód nie ma potrzeby widzenia czegokolwiek w macicy, natomiast tworzy się we wczesnym niemowlęctwie, wczesnym dzieciństwie, szczególnie jeżeli masz zeza. Będąc na badaniach psychologicznych jakiś czas temu, przed kategorią C, miałem trochę trudności z tymi pałeczkami, prawda? No, lecz jakoś się zrobiłem. Ciemnia, reakcja, inteligencja, super. No, tutaj tylko pogratulować. A na ciemnie to lekarz się zdziwił, że tak bardzo dobrze wyszła. Dodam też, że nie czuję jakiegoś dyskomfortu w jeździe samochodem osobowym, czy ciężarowym, czy też motocyklem. Oceniam odległość w moim mniemaniu dobrze. No, cieszy tutaj dobre mniemanie o sobie, ale na przykład stereometr, te patyczki, to jest właśnie ocena odległości. Posiadam już prawo jazdy 6 lat i jakiejś nieprzyjemnej sytuacji na drodze nie miałem. Czyli z tego wynika, że nasz kierowca zrobił zaraz w wieku 18 lat kategorię A, B, C. Jeżeli chodzi o cofanie do lusterek i ocenę w nich odległości, to w niczym nie odbiegam od kolegów, co takiej wady nie mają. Nasuwa mi się teraz to pytanie na usta, co mam z tym fantem zrobić? No, przypomniało mi się jeszcze, że nie dodałem, że miałem badanie wzroku, widzę bardzo dobrze lewym i prawym okiem, wada plus 25 dioptrii. Lekarz powiedział, że mógł być to nawet błąd urządzenia, bo po założeniu takowych szkieł widziałem gorzej niż bez nich. No, mi to mówi, że tutaj prawdopodobnie jest tak zwany zez naprzemienny, czyli ostrość wzroku i jednym okiem i drugim oddzielnie masz prawidłowo, ale niestety nie masz widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego. Teraz jestem w kropce, bo bardzo dużo zainwestowałem w tę kategorię prawa jazdy. Jeżeli ktoś wyda takie samo orzeczenie jak ten lekarz okulista, no to leżę i kwiczę. Dziękuję z góry, jeśli jakoś pomożesz mi rozwiązać ten problem lub wytłumaczysz. Pozdrawiam. Papaj. Reasumując ten cały problem, tą całą opowieść. No, spekuluję trochę, że ta osoba prawdopodobnie nie miała badania widzenia obuocznego przez lekarza okulistę przed kursem na ciężarówkę. No i tak samo było przed prawkiem motocyklowym, aczkolwiek wtedy lekarz okulista nie był obowiązkowy. No, o ile motocyklem w naszym kraju zwykle nie jeździ się zbyt wiele ze względu na pogodę, to będąc czynnym kierowcą zawodowym, za kółkiem spędzisz na pewno dużo więcej czasu. No i również badania tutaj są nieco częstsze, co najmniej raz na 5 lat. Psycholog i
lekarz uprawniony plus cały zakres badań. Także większe jest tutaj prawdopodobieństwo, że jakiś lekarz w końcu zbada cię rzetelnie, no, potwierdzi jeszcze raz ten brak widzenia obuocznego, stereoskopowego, w końcu napisze do Wydziału Komunikacji, zostaniesz skierowany na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, no i prawko zostanie ci odebrane. Jak doszło do tej sytuacji? No, według mnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem było tutaj badanie wzroku wyłącznie przez lekarza uprawnionego, który skupił się wyłącznie na jego ostrości, która, jak pamiętasz, była idealna i na jedno oko, i na drugie, a nie zbadał widzenia przestrzennego, niezbędnego w tym przypadku. No, niestety wiem, że taka praktyka jest, czy była dość częsta, kiedy lekarz badał w pomieszczeniach szkół jazdy, musiał znaleźć wtedy jakiś kompromis pomiędzy klientem płacącym do OSK, Ośrodka Szkolenia Kierowców, no, który był poniekąd pracodawcą tutaj lekarza, no, a powiedzmy tutaj cierpiała na tym raczej rzetelność zawodowa. No, takie mam wrażenie, że czy tak można powiedzieć, że raczej ten doktor nie miał jaj, aby oznajmić kandydatowi tą trudną decyzję, no i jednocześnie oznajmić ją w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Prawko jest tutaj od ponad 6 lat, no jest dzisiaj 2014, 1.6 to jest 2008. No wtedy nie było obowiązkowego badania psychologa transportu przed kursem. Tenże psycholog sprawdzał na stereometrze również widzenie obuoczne. No, też mam takie wrażenie, że psycholog chyba przepuścił dla świętego spokoju, no zakładając, że skoro lekarz zbadał, tenże uprawniony, to wiedział, co robi, no i teoretycznie badanie to powinno być wykonane wcześniej sumiennie. No, ciśnie się na usta, co dalej z tym fantem robić. Trudna i nietrudna sprawa, życiowo trudna, tak, a porada taka w sumie, można być powiedzieć, dla mnie prosta, bo nie ja za chwilę nie będę mógł wykonywać zawodu lekarza, tylko tenże dżentelmen z zawodu kierowcy. Poddałbym się jeszcze raz jakiemuś kolejnemu rzetelnemu badaniu okulistycznemu i przede wszystkim pod kątem tego widzenia przestrzennego. Jeżeli potwierdzi się brak widzenia stereoskopowego, podjąłbym niestety męską decyzję i nie brnął dalej, powiedzmy, w karierę kierowcy, w karierę szofera. Tutaj już jest wspomniane coś o kategorii E, o kodzie 95, czyli jest to albo kwalifikacja wstępna, przyspieszona, albo jakiś inny kurs na świadectwo kwalifikacji. Jeden i drugi kosztuje. Natomiast jak już niechcący przejdziesz przez te kursy, oba, pojeździsz już jako ten kierowca troszeczkę na, powiedzmy, takich lewych papierach, szczególnie zdrowotnych, to z każdym rokiem będzie ci coraz ciężej się przekwalifikować. No niestety znam przypadki z własnego podwórka, kierowca źle zakwalifikowany 30 lat temu, nagle trafia do zupełnie innego lekarza, ten wysyła go do WOMP. No i tenże kierowca znajduje mi w internecie, przylatuje po jakąś poradę i tak na dobrą sprawę mogę tylko przyznać rację lekarzowi, który go skierował. Na tym kończę. Jeżeli miałeś podobny jakiś taki przypadek takiego pseudobadania okulistycznego na wyższą kategorię prawa jazdy, koniecznie skomentuj ten filmik wideo. Jak filmik ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj gdzieś po mojej prawej, a po twojej lewej stronie, jak oglądasz to na monitorze swojego komputera czy laptopa. Również bardzo dużo dyskusji, a w sumie najwięcej dyskusji toczy się na mojej witrynie internetowej badania na prawo jazdy wrocław.com, psychotesty kierowców.pl i tam cię zapraszam po obejrzeniu tego filmiku.
Ponadto stworzyłem taką całą playlistę, całą serię filmików Widzenie obuoczne oprawko. Omawiam tam naprawdę różne sytuacje, szczerze mówiąc nie wymyślone przeze mnie, tylko wymyślone przez widzów takich jak Ty. I pomimo, że minęło już sporo czasu, a nawet kilka lat od nakręcenia pierwszych filmów, zawarte tam porady są ciągle aktualne, ciągle dostaję maile od kierowców, którym te wideo czasem pomogły. I wolę te, które pomogły, o wiele bardziej niż takie pesymistyczne zapytania jak to, kiedy już tak naprawdę niewiele mogę zdziałać poza darmowym dla mnie materiałem do filmu ku być może Twojej przestrodze. Także jak masz zeza, brak widzenia obuocznego, nie pchaj się w zawód kierowcy. Wierz mi, system jest restrykcyjny, badania są, jakby to powiedzieć, już nie wiadomo, przy każdej zmianie pracy, czasem cię złapie jakaś policja, no niechcący, nie mówię już o tym, że wypijesz piwko, cię złapią na motorku, a zbadają na wszystkie kategorie prawa jazdy, a w WOMP-ie, w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy, ośrodkach referencyjnych, nie ma dla osób źle zbadanych dość. Także chcesz czy nie chcesz, prawo jazdy, jeżeli nie spełniasz dość wyśrubowanych kryteriów zdrowotnych na prawo jazdy zawodowe, prawko stracisz. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.